gdzie lamuzie ja pierdnę. Ja pierdnąłem. Przepraszam, pierdnąłem. Myślisz, że nie wiem, jak pierdnięcie pachnie? Ja tu bardziej czuję papierosy i te wasze fifki. Mamo, no daj spokój, no. Wojtas nas wiezie na Okęcie 100 kilometrów, żeby za taryfę 1 000 000 zł nie bulić. Przysługę robi, a ty mu ryjesz panie całą drogę. No co, co? Przecież nic nie mówię. Tylko później, jak wam płuca pękną od tych świństw, to będzie, a nie mówiłam. Spokojna głowa, proszę panią, nie pękną. Płuca to nie kondon. O, może się rozmyśliła i w ogóle nie przyleciała. Albo nie dostała wizy do Polski. Dostała, już ty się nie martw. Już wiem, na bank ją cofnęli za alkohol. A, że tyle przewoziła? No albo była wypita, ja bym był. No przecież jesteś. Samolot wylądował 1,5 godziny temu. Chyba wszyscy już weszli. Może pójdziemy? Szerszenia zostawiłem na postoju taksówek. W końcu się kapną, że kogut taksi jest z kartki. Grażyna? Bożenka? Hello! 100 lat się nie widzieli! Chryste Boże, Grażyna! A tak to? Who is this? Jaki chuj? Ciociu, to ja! Spejson! Adrianek? Boże, jak ty wyrósł! Chodaj, pyska cioci! A tak? Tego też ja pamiętam. Czekaj tylko skąd? Jakiś smakaczu, ja ci dam! A co to? Niech ja tylko dorwę Nygusa, co go się takie żarty trzymają. Nogi z dupą powyrywam! Czekaj, gówniarzu, jeszcze się policzymy. To może ja wezmę bagaże? Elo, Walu! Elo, Wojtas, kurwa, skąd masz taką zajebistą czapeczkę? Gortata skoiłeś? Lepiej! Ciotkę Spacona, co z Ameryki przyleciała. Ta, serio? Znaczy nie skroiłem, tylko dała mi za to, że jej z lotniska przywiozłem. I jeszcze to! No nie gadaj, że ci jeszcze butelkę Balasia dała. Ty schowaj to szybko, bo nas jeszcze ochrona wywali za swój alkohol z Peruno. Nie butelkę dała, tylko 10 baksów. I spokojna dynka, flakon kupiony legalnie na bazę. Zajebioza, to co, dzwonimy po Spacona i Bailando? Nie trzeba, sam po siebie zadzwoniłem. I jeszcze jedna do kolekcji. I cola na bogatości do drinów dla świń. One lubią nadzianych kolesi. Zobaczycie, za chwilę nie będziemy się mogli od nich odpędzić. Spejson, wszystko popsułeś. A to niby czemu? Słyszałeś, Walu? Jeszcze się pyta czemu. 3 laseczki chętne po drinach. Czekają tylko, żeby je do samochodu czy na chatę zaprosić, a ten taki numer odwala. No musiałem się schaftować, za głęboko ze mną w ślinę poleciała. Taki odruch. Odruch, kurwa. A teraz czemu żygasz? Nie wiem. Musiała mi ta kola zaszkodzić. Najważniejsze, że jeszcze sporo hajsu od ciotki ci zostało. To co, Spejson? Jutro powtórka? No peweks! Gotowe! Mamo! No i dobrze, co się drzesz? Medal mam ci dać! Bo że na kartofle dochodzą za 15 minut będzie obiad! Wytrzymasz? Może i wytrzymie! Zjadła przed chwilą 2 kila salceson! To bardzo nie jest głodna! Ciociu! A jak jest w tej Ameryce? Komu tam się kibicuje? No bo u nas na przykład w Warszawie, no to wszyscy są za Legią Warszawa. No tam kilku lamusów, taki Rudy na przykład, no to są za Polonią, ale to... O, Polonia, I know! U nas w Chicago to my tworzymy największa Polonia na świecie. Ty wiesz? To ponad 1 000 000 ludziów! Muszę wyjść. Niemożliwe, Spejson, musiałeś coś pokręcić. No mówię ci, ponad 1 000 000! Spejson ma rację. Tu piszę, o! W samym Chicago jest 1 100 000 polonistów. Ja pierdolę. A na Gillette wchodzi tylko 8 000. No.
Tylko szkoda trochę tej kasy. Niech się hajca. Nie potrzebujemy łaski Polonii.